złoto! Dzwoneczki dla dzieci i koszulki dla wszystkich. Pieski! Każdy dzisiaj wygrać może. Czerwone wygrywa, jakie macie szczęście, proszę bardzo. To są dzwoneczki, które ufundował pan prezydent dla wszystkich dzieci. Dyrektorze, zaprezentuj nam, jaką... Proszę bardzo. Dzwoneczek wygląda tak. Próba dźwiękowa, wszystko działa. Jest na taką śrubkę, to się odkręca i przykręca do roweru. Mało tego, dzisiaj można skorzystać z tego, że pan dyrektor sam osobiście te dzwonki przykręca. Ja mam koszulki piękne, XL-ki i L-ki, dla panów troszeczkę tęższych, ale mam nadzieję, że podczas tego rajdu zgubią te brzuszki. O, ja obiecuję. Seledynowy. Seledynowy. No. Ja bym powiedział kanarkowy. No, można powiedzieć, że kanarkowy. Zaprezentujmy te koszulki. I co widać? Co widać? No, że Biała Podlaska zajęła drugie miejsce w rowerowej stolicy Polski. Tu jest, proszę bardzo, medal. I Biała Podlaska. Fajna akcja, możemy dostać koszulki. Drugie miejsce w tamtej edycji, w tej edycji będzie pierwsze, także za rok będzie z numerem jeden medal. Park Radziwiłłowski w Białej Podlaskiej, zespół pałacowo-parkowy. Oczywiście ławeczka Bogusława Kaczyńskiego, naszego bielczanina, sławnego, najsławniejszego. Czy pan Bogusław jeździł rowerem? Milczy, milczy. Milczy jak dzwon, w sumie to chyba jest nawet z takiego porządnego brązu zrobione. Myślę, że jeździł rowerem, zresztą każdy porządny człowiek, każdy znawca sztuki i każdy przebojowy facet i każda przebojowa dziewczyna powinna jeździć rowerem. Dzisiaj jest szansa, aby na tym rowerze wyglądać też jeszcze, mało tego, że sportowo i zdrowo, to jeszcze elegancko, czyli rozdajemy koszulki. Oczywiście nie tak jak ja chodzę tutaj w naszych radiowych strojach, kamizelkach, które nam zasponsorowała szefowa. Jak poszła wczorajsza wyprawa? Bardzo dobrze, 57 kilometrów. Nocą. Przejechane nocą, 3:30 w domu. Czy to jest też tak, że teraz Gog Bialski będzie chciał podkraść pomysł i również u siebie zrobić rajd nocny? A to może i niezły pomysł. Jak się jeździ rowerem po mieście Biała Podlaska? Świetnie, jest dużo ścieżek rowerowych nowo wybudowanych. Niektóre nie są tak ze sobą ładnie połączone, bo trzeba... Cały czas to trwa. No właśnie. To właśnie, wiem. A czy nie, moim zdaniem, ma co dodawać. Wszystkie ścieżki mi się podobają. Da się jechać szybko, jechać wolno. Jesteśmy zarejestrowani w aplikacji i będziemy kręcić dla Białej. Na komunię dostałem składak Wigry i od tamtego czasu jeżdżę. Oczywiście, że jeżdżę, natomiast wolę, że tak powiem, takie bardziej przejażdżki w mniejszym gronie, co do zasady. Dlatego to pytanie, nie? Bo generalnie nie pokazuje, że jeżdżę, ale jeżdżę. Już wczoraj powiedzieliśmy, to dlatego, że srebro już mamy. I jesteśmy na najlepszej drodze do tego, żeby udowodnić, że możemy jeszcze więcej. Patrzę, słuchajcie, jest z nami mistrz świata, polski mistrz świata Jacek Jerzewski. Wielkie brawa dla Jacka. On w zeszłym roku, chodź Jacek do nas, chodź, wygrał te rywalizacje w wymiarze indywidualnym w skali całego kraju. Przejechał we wrześniu przez ten nasz miesiąc rywalizacji ponad 7000 kilometrów. Kto go w tym roku pobije? Wszyscy najmłodsi? Ekipa, dziewczyny, chłopaki, podniesiecie ręce w geście zwycięstwa do góry? Brawo dla was! Słuchajcie, przyjmijcie też proszę właśnie ci nasi najmłodsi od nas wszystkich, waszych starszych kolegów i koleżanek, mamusiów, tatusiów, cioć, wujków, babci i dziadków, najlepsze życzenia z okazji waszego święta, które dzisiaj my dorośli obchodzimy razem z wami, bo my też jesteśmy czyimiś dziećmi, bo my mamy w serduszkach tę samą młodzieńczą radość, to samo pragnienie przyjaźni, uśmiechu i dobrej zabawy. Witam serdecznie, Roman Laszuch, tygodnik Podlasianin. Ja przyszedłem tutaj z taką niespodzianką. No dzisiaj jest 1 czerwca, nowe przepisy ruchu drogowego weszły. Wiem, że wszyscy świecicie pięknie na saledynowo, żeby być widocznym, ale ja chciałbym tutaj wręczyć inny troszkę kolor dla pana prezydenta Michała Litwiniuka i jego żony Anny, bo podobno na zderzaku nie można jechać, to będzie bardziej widać od dzisiaj. Pamiętajmy o bezpieczeństwie. Nawołujemy do tego codziennie. Fantastycznie, że wielu z nas jest w kaskach. Wszyscy jesteśmy w tych widocznych ubrankach. Niezależnie od tego, czy robimy to w ramach rywalizacji, czy po prostu rekreacyjnie, kręcąc na przestrzeni całego roku, pamiętajmy, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. A wy wszyscy jesteście najlepszym przykładem tego, że w Białej Podlaskiej mieszkają fantastyczni ludzie, że potrafimy się razem cudownie bawić, że jesteśmy aktywni, uśmiechnięci, że lubimy razem spędzać czas. Niech cała Polska bierze z nas przykład.